No cóż, została mi się ostatnia stacja w Wałbrzychu, a ostatni będą pierwszymi, więc na sam koniec zapraszam na stację Wałbrzych. Główny, największą stację w Wałbrzychu i na największym odludziu. To co, zaczynamy? Zaczynamy, co tam. Się otwierają i zamykają. Dziwna sytuacja. Prawie że duchy. A to dlatego, że jesteśmy na stacji Wałbrzych. Główny. Znaczy jesteśmy. Ja jestem i wy jesteście. I jeżeli jesteśmy na stacji Wałbrzych Główny, to jesteśmy na holu. Na holu. W holu. Na holu byśmy byli na... O! Pociąg osobowy kolei dolnośląskich do stacji Wrocław Główny przez stację Wałbrzych Miasto. Jaworzyna Śląska stoi na torze drugim, przy drodze drugim. To nie jest do... Odjazd pociągu o godzinie 17:36. To nie jest do końca prawda, bo on właśnie odjechał. Kłamią. No ale dobrze. Jesteśmy na holu. W holu dworca. Chodzę tak bez sensu. W holu dworca co mam? Tablice odjazdów. Tablice przyjazdów. A. Automat do jedzenia. Automatu nie jemy, ale możemy jeść rzeczy z automatu. Takie są smakołyki. Dużo, 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 dużo smakołyków. A jak już się najemy i napijemy słodkich, to można się napić gorzkiej kawy. Znaczy słodkiej też można. Aczkolwiek gorzka kawa jest znacznie zdrowsza niż słodka. Mówią, że cukier krzepi, ale nie do końca. Dodatkowo można zakupić bilety w biletomacie, co jest ważne. Cards payments only, plotba pauze kartu i nur karten zahlung. To w obcych językach jest. Po angielsku, po czesku i po niemiecku. Voilà, nauczyliście się nowych słów. Tak samo możemy tutaj się dowiedzieć, jak po obcych językach, jak w obcych językach brzmią bilety. Bilety, czyli tickets, czyli jezdinki i Fahrkarten. Niemiecki jednak jest takim mocnym, mocnym językiem. Płacimy tylko kartą, zbliżeniowo, bądź też wkładając. Dla każdego coś miłego. Jeżeli byśmy chcieli na kogoś poczekać, możemy skorzystać z poczekalni. W poczekalni mamy plastik, szkło i inne odpady. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać, jabłko się nie zdecydowało. Najprawdopodobniej byłoby inne. Waha się, czy być szkłem, czy być inne. Nie będziemy decydować za jabłko. Natomiast mamy bardzo, bardzo przyjemne ławeczki i takie coś do oparcia się. Fajne. Perony. Perony na... O, jak świeci. Perony na stacji są trzy, z czego używane dwa. Obecnie jest pustka, bo wszystkie pociągi odjechały, łącznie z tym, który nas oszukał, że będzie, a już tylko nie było. Perony są dwa, jak widać, częściowo zadaszone, częściowo dlatego, że tam dalej już nie ma peronu. Perony są, nie ma zadaszenia. Gada i nie wie, o czym gada w ogóle. Są też ławki. Jedna, druga, trzecia z tej strony i dwie ławki mamy z tej strony. Czyli można sobie usiąść. Tutaj takie małe siedzonko, tutaj większe siedzonko i kosze. Tutaj kosz taki na wszystko, ale taki nawet nowoczesny, pasujący do wystroju budynku, do nowoczesności w środku i do takiej beznadziei lekkiej na zewnątrz. Kierunki, które stacja obsługuje, to w tamtym kierunku na prosto będzie Kłodzko, a tutaj pozdrawiam
mieszkańców Dolnego Śląska, bardziej takie kotliny kłodzkie, na przykład Darię. Można by pozdrowić. Daria nie jest z Kłodzka, ale bywa w Kłodzku i mówi, że to przedsionek piekieł. Ciekawe, czy to prawda, czy też nie. W tamtym kierunku pojedziemy do Wrocławia Głównego, a w tamtym do Jeleniej Góry i tam też mamy część towarową stacji. W ogóle taka ciekawostka, na dworcu głównym w Wałbrzychu znajduje się posterunek SOKU, czyli Straży Ochrony Kolei, straży, która chroni kolej przed intruzami, na przykład takimi jak ja. A otóż w momencie, kiedy miałem czelność wejść do budynku dworca, pan sokista wyszedł, wypytał dlaczego, a po co ja to robię, w jaki jest cel. Oczywiście pochwaliłem się, że na kanał na YouTubie i wtedy nasza rozmowa się skończyła. Może powinienem użyć innego słowa, nie wiem. W każdym razie nic nie powiedział i poszedł. Taka miała być historia z dreszczykiem, a taka puenta z dupy. Wspominałem, że Wałbrzych Główny to... A właściwie słuchajcie, nie wspominałem, no to ja teraz wspomnę. Wałbrzych Główny to największa, a może i wspominałem, to największa górska stacja w Polsce. Część towarowa zaczyna się tu i ciągnie się hen tam daleko, czego do końca teraz nie widać. I kiedyś w dawnych czasach, kiedy Wałbrzych zagłębiem węglowym był, a już nie jest, działo się tutaj dużo, dużo więcej. Teraz troszkę cisza, spokój. Tam się coś odbywa. Jak widać, jakieś załadunki, rozładunki. Węgiel. Na pewno nie jest węgiel, bo gdyby był węgiel, to byśmy tam się wszyscy rzucili. Natomiast chyba czegoś innego. A tam mamy część osobową. Tutaj mamy dawną lokomotywownię. A kiedyś jeszcze wcześniej parowozownię. A tam troszeczkę na peronie drugim nie widać teraz tego, ale zrobię może jakąś migawkę. Jest posąg Maryi albo jakiejś innej świętej. Słyszałem całkiem niedawno, mam na myśli niedawno, to znaczy dziś, że jest to takie dziwne trochę, takie niecodzienne, że stacja główna nie jest w środku miasta. O ile w Wałbrzychu, jak widać, środek miasta to nie jest, aczkolwiek piękne widoki górskie mamy tam gdzieś. To jakieś góry są, pewnie Pogórze Wałbrzyskie, miałoby to w sumie sens. I tam są też wieże widokowe, zachęcam do wizyty na przykład na Borowej. Cicho, pociąg będzie jechał. Wjedzie pociąg. No to zaraz wjedzie pociąg, to zobaczymy. Natomiast nie tylko Wałbrzych Główny jest taką wybitną jednostką, bo także Kłodzko wspominane już dziś, albo wspominane będzie, nie wiem jak se to zmontuje, w każdym razie będzie o Kłodzku. Ma to samo, Kłodzko Główne jest tak samo na końcu świata, właściwie na północy, ale tak samo na przykład, słuchajcie, mamy w Toruniu. Toruń Główny jest też po jednej stronie rzeki Wisła, jest taki piękny most duży, a pozostałe stacje są w większości po drugiej stronie Wisły, tam gdzie znajduje się miasto. Może są jeszcze inne, nie wiem, ale na pewno są. Na pewno jest wiele takich stacji i na pewno by to nie było wcale zaskoczenie dla ludzi, którzy mieszkają w takim miejscu, gdzie taka stacja jest. No to Wałbrzych też taki jest, ale Wałbrzych jest najwyżej największą górską stacją. Dlaczego górską? Bo tam są góry. Jako że zbliża się zima, odśnieżone zostały pługi. Pługi odśnieżne, czyli takie pługi, które służą do odśnieżania. Między innymi takie właśnie pługi stacjonują w Wałbrzychu i w momencie, kiedy dzieje się sytuacja awaryjna, wyjeżdżają, ażeby uratować podróżnych albo zadziałać prewencyjnie i na przykład odśnieżyć linię kolejową, zanim będzie za późno.
A skąd dojedziemy do Wałbrzycha? Skąd dojedziemy z Wałbrzycha? W wiele miejsc, bo dojedziemy i do Wrocławia Głównego, i do Görlitz, i do Zgorzelca. No skoro do Görlitz, to jest Zgorzelca właściwie, dlaczego by nie? Do Jeleniej Góry, do Wrocławia Głównego, do Szklarskiej Poręby Górnej, do Kudowy Zdroju, czy też do Lądka Zdroju, nie mylić z Londynem, do Kłodzka, do Wrocławia, do Szklarskiej Poręby, do Wrocławia Głównego, także i nawet i nad morze, bo czemu by nie nad morze, do Gdyni Głównej, ale także i do Warszawy, nawet chyba dwu czy trzykrotnie, na pewno dwukrotnie, ale także do Warszawy, Gdańskiej od czasu do czasu, ale gdybyśmy chcieli pojechać na wschód i pod granicę, to także Przemyśl Główny przez Kraków Główny i tutaj jest bardzo ciekawa taka opcja, gdzieś może ten pociąg za chwilkę znajdę, to ten TLK Sudety do Krakowa Głównego, który jedzie dużą część swojego czasu linią spalinową. No, taka to sytuacja nastała, a to nam przejechał pociąg z Wrocławia Głównego. Taka sytuacja. Miałem super przemowę, ale mi się nie nagrała. To nagrywam jeszcze raz. Już nie będzie tak fajnie, nie będzie tak spontanicznie. No trudno, podsumowując. Dworzec Wałbrzych Główny. Tam. Budynek dworca. Budynek dworca jest ładny, zadbany, jak widać. Z samootwierającymi się drzwiami, które mogą generować wrażenie duchów, ale tych duchów tu nie ma. Dodatkowo perony 3, używane 2. Zadaszenie częściowe jest. Kosze są. Dzieci krzyczą. Przed chwilą odjechał autobus miejskiej linii A, łączący Dworzec Główny z Podzamczem, największą dzielnicą miasta. Polecam, kto był, to wie, że trzeba polecić, bo nie wiem czemu. Bo tak. I o! Co jeszcze? Mamy miejsca na rowery i mamy miejsca na samochody. To w nocy podobno się nawet fajnie świeci. No, są góry, jest przyjemnie. W toalecie nie byłem, bo jakoś nie miałem ochoty zaglądać do tego kibla. Swoją drogą kibel to po angielsku jest toilet. Czyli jak my jesteśmy w Ameryce, nie mówmy toilet, bo będzie to znaczyło, że idziemy do kibla. A jeżeli chcemy powiedzieć, że idziemy tak elegancko, no to powiedzmy, że co? Że idziemy na przykład do washroom albo do bathroom. Wtedy to będzie tak bardziej ekskluzywnie. A toilet to kibel. Nie robimy tego. Dlatego nie chciałem do kibla zaglądać. Zaraz wjedzie pociąg. Będzie. Przyjedźcie, zobaczcie, co ja będę wam tam gadał. No. Taka że sytuacja. Ale ładne widoki są, patrzcie. O, widoki tam są z góry i to jest akurat mega spoko. A można obejrzeć ładny widok. No. Fajnie. Polecam chyba. W sumie. Podobno w nocy ładnie jest to oświetlone. I trzeba w nocy.